Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA, tak jak widzicie, po staremu na mojej małej łodzi z wiosełkami na moim wielkim, mazurskim, głębokim, czystym, pięknym, bardzo rybnym jeziorze. Cześć! W końcu z Mazur, w końcu z moich ulubionych łowisk i w końcu na płoteczkach. Po pierwsze, dlaczego płotki w tym momencie? Bo to jest świetny okres, właśnie kończy się tarło płoci dopiero, ale mimo wszystko to dosyć szybko jak na to jezioro, bo tutaj czasami nawet w połowie maja dopiero kończy się tarło płoci, także całkiem szybko, ale jednocześnie dopiero kończy się tarło płoci i to jest super fajny moment, żeby połapać naprawdę fajnych, walecznych płoteczek. Także dzisiaj delikatny bacik i cel na dzisiaj to wybawić się, bo w końcu po tym bezrybnym kwietniu, oczywiście bezrybnym, jeżeli chodzi o Mazury, bo byłem w Hiszpanii, połapaliśmy troszkę, byłem w Szwecji, połapaliśmy troszkę, byłem w Dolinie Charlotte, również trochę ryb fajnych wpadło. Także ogólnie w kwietniu łowiłem sporo i odcinki z tego albo już widzieliście, albo zobaczycie w trakcie maja. A teraz po prostu mam wielką, gigantyczną ochotę pobawić się z płoteczkami na delikatnym zestawie na bata. Także ruszam na swoje ulubione miejsce, gdzie wiem, że na pewno będą trafiać się dzisiaj płotki. I tak jak wspominałem wiele razy, to, że nie macie żadnych brań na swoich miejscówkach, to wcale nie znaczy, że nie potraficie łowić, to wcale nie znaczy, że robicie coś źle, to wcale nie znaczy, że tam nie ma ryb. Gdybym był na tym jeziorze do połowy kwietnia 15 razy, pewnie bym absolutnie nic nie złowił. Ryby były na zimowiskach, bardzo daleko od brzegu, absolutnie niedostępne z tych miejscówek brzeżnych, jakie tutaj mam. Także tylko i wyłącznie z łodzi udałoby się je dopaść. Także nawet grube nęce nie gwarantuję wam, żeby nie ściągnęło tych płoci z wielkich, wielkich głębin. Także gdybym tu był w kwietniu 10-15 razy, mógłbym śmiało powiedzieć, że na tej wodzie po prostu nie ma ryb. Po prostu nie ma ryb, tu nie ma płoci, jest białorybu, tyle co nic. Szczupaki wyjażarły wszystko, mięsiarze wyżarli absolutnie wszystko i nie ma tutaj ryb, a teraz przyjeżdżam tutaj w maju i jadę absolutnie jak po swoje. Jestem pewien, że dzisiaj będą jakieś tutaj ryby. Czy będą dobrze żerować? Czy będą to słabe brania? Czy to będzie męczarnia, żeby dopaść jakąś fajniejszą płoć? Czy to będzie przerzucanie średniej płoteczki? Nie wiem. To już wszystko zależy oczywiście od Posejdona, ale prawda jest taka, że jestem na 100%, na 104% pewny, że są tutaj płocie i że jakieś brania dzisiaj będą. A jeszcze 2-3 tygodnie temu na 104% byłem pewien, że żadnej ryby bym nie złowił. Także tak działa wędkarstwo. Czasami z naturą nie da się wygrać. Są takie momenty, kiedy nic na to nie poradzimy. Musicie o tym pamiętać, żeby się niepotrzebnie nie załamywać. Ale teraz dość gadania, bo jak zwykle intro trochę za długie. Także lecimy na miejscówkę, rozkładam sprzęt i mam nadzieję, że niedługo widzimy się z jakąś fajną płocią obok mojej miarki. Mimo tego, że troszkę właśnie pohałasowałem, ustawiając łódź i wrzucając kotwicę do wody, to chcę spróbować bez nęcenia najpierw pierwszy rzut, zobaczyć, czy cokolwiek się tutaj dzieje. Dzisiaj jestem nastawiony absolutnie na zabawę. Będzie proste nęcenie, proste łowienie, banalnie prosty zestaw, także tutaj zupełnie bez żadnego czarowania, także nie będzie za wiele porad, dzisiaj liczy się na maksa dobra zabawa. Mimo że to nie jest piękna pogoda, nie jest za ciepło, temperatura spadła o 15 stopni od 1 maja, także coś niesamowitego. No ale myślę, że to aż tak nie wpłynie na ryby, że nagle przestaną brać i liczę na to, że nawet teraz bez nęcenia i przy tych wszystkich hałasach będzie jakieś branie, właśnie spławik się schował i jest pierwszy. Pierwsza ryba. Ojej, ojej. Nie dość, że to nie jest płotka, to jeszcze maleńka, maleńka ryba. Wiele razy o tej porze roku mi się zdarzało łowić właśnie okonie na kukurydze. Na tej wodzie oko nie ma wymiaru ochronnego, ale oczywiście nie będę takiej ryby wrzucał do siatki. No nie jest to najlepszy znak. Jeżeli pierwsze branie na płotkowym miejscu to jest mały okonek, no ale mam nadzieję, że jednak jakaś ryba ten gatunek odpowiedni zaraz weźmie. Jak nie, to dosłownie za moment zaczynam nęcić, tak jak mówię, prosta zanęta, drobna płociowa zanęta, pięknie pachnąca piernikiem, do tego troszkę gliny, wrzucę sporo tej zanęty do wody, myślę, że jakieś 70% jej na początek, a potem będę donęcał stopniowo, jeżeli w ogóle będzie taka potrzeba. Troszkę kukurydzy, troszkę pinki do tej zanęty i dosłownie tyle, bez, tak jak mówię, bez żadnego czarowania. Tutaj ta ryba jest w okolicy na pewno, po prostu trzeba ją sprowadzić w jedno miejsce i to jest jedyne zadanie tej zanęty. Troszkę ją utrzymać właśnie przez to, że będzie tej gliny trochę więcej i tyle. Jest kolejne branie na trochę większą kukurydzę, ale jest szybko wyskoczył spławik.
Ale widać, że jakieś ryby tu są. No, mam nadzieję tylko, że to nie są same okonki, bo nawet nie wziąłem dzisiaj spinningu. Ach, piękne branie. No jest rybka. Co to będzie tym razem? Jest płoteczka, tak jest, tak jest. Taka osiemnasteczka. Ale pierwsza ryba, oficjalna ryba tego sezonu z mojego jeziora. Chudziutka, śliczna płoteczka. Na razie wszystkie ryby do siatki, a na koniec zrobimy sobie fajne wypuszczanie. Teraz robię zanętę i zaczynamy łowić grubo. Zwykła, słodka zanęta na płoć. Troszkę ją namoczyć. Teraz do namoczonej zanęty troszkę gliny. I to wszystko jeszcze raz wymieszać i zaczynamy nęcić. Stosunek 1 do 1. Glinę z zanętą. Do tego troszkę kukurydzy i troszkę pinki. O, strasznie gruba ta pinka, ale to nic. Nie będę szykował kilku kul i dopiero nęcił. Będę wrzucał na bieżąco, żeby te robaki, żeby ta pinka nie powychodziła. I wystarczy. Teraz jeszcze podbierak. Póki ryba wchodzi w zanętę, ale myślę, że już jest tamta płotka. One są szalone o tej porze, także myślę, że będzie dzisiaj zabawa. Tak jak mówię, mimo tego, że pogoda jest średnia, to mogą być naprawdę fajne brania dzisiaj. Podbierak jest. Siatka jest. Zaczynamy zabawę. No dobra. Piękne słoneczko wyszło, kule zanętowe trafiły do wody, teraz do wody leci zestaw, GoPro włączona, tak żebyście widzieli wszystkie zacięcia i ewentualne chole tych niesamowicie walecznych, pięknych, wielkich, grubych, mazurskich płoci i zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że jakieś brania będą, pogoda robi się naprawdę fajna. Wydaje mi się, że płotki powinny podejść dosyć szybko, bo tak jak widzieliście, nawet wrzucanie kotwic, ustawianie się tutaj, długie hałasowanie nie wypłoszyło ich z tego miejsca i nawet bez nęcenia udało się jakąś złowić, także teraz te brania powinny po prostu za chwilę już jakieś być. Właśnie było branie, ale tym razem pusto, także... Dzisiaj, tak jak mówię, bardzo proste łowienie, nie rozgadywałem się na temat nęcenia, proste nęcenie, 1 do 1, drobna płociowa zanęta piernikowa, 1 do 1 z gliną, 6 czy 7 kul trafiło do wody, praktycznie w jedno miejsce, dlatego że łowię na bata, ależ piękne branie, niestety pusto, dlatego że łowię na bata i tutaj mogę przytrzymać mój zestaw w miejscu, także absolutnie nie boję się tego, że mój zestaw będzie uciekał gdzieś z zanęconego miejsca. Prawie wszystko w jedno miejsce. Mam jeszcze zanętę na 4-5 kul i to powinno mi wystarczyć na 3-4 godziny łowienia. Myślę, naprawdę nie powinno być żadnego problemu z tym, że te płotki stąd uciekną. Tym bardziej, że tak jak mówię, to jest miejsce, gdzie te płocie trzymają się nawet bez nęcenia. Kolejne branie, ale znów niestety pusto. Tylko jakiś leszcz się właśnie zaczepił. Właśnie zaszło słońce. A ja zakładam naprawdę duże ziarna kukurydzy. Miałem 2 czy 3 brania puste niestety, ale tak to zazwyczaj jest na początku, że podchodzi bardzo drobna płoteczka, która ciągnie za tą kukurydzę, nie dosięga do haczyka i po prostu te zacięcia są puste. Zupełnie się tym nie przejmuję, wiem jak to jest i po prostu trzeba chwilę poczekać na te większe ryby, a nie ma co zakładać teraz białych robaków czy malutkiej kukurydzy, bo nawet jeżeli będziemy zacinać te ryby, to gwarantuję wam, że większość z nich to są takie płoteczki. Także wolę poczekać na tą grubszą płoć. Mam nadzieję, że tutaj takie też się kręcą. Cel na dzisiaj, tak jak mówię, dobrze się bawić, no i zmierzyć moją miarką ze sklepu FWA chociaż jedną 30. Czy się uda? Niedługo się okaże. Piękny strzał i troszkę większa chyba płotka. Naprawdę spoko ryba już. Ups. Akurat troszkę słoneczko wyszło. I to już taka... Ups.
to już taka ponad 20 cm na pewno płoteczka, ale słońce teraz wyszło, razi, połknęła hak głęboko i taka płoteczka z dużą kukurydzą już bez najmniejszego problemu sobie radzi. Na takim zestawie, po tej mojej przerwie od tego typu łowienia, coś pięknego. I zapowiada się, że będzie trochę tych brań. Oh, pięknie, pięknie, pięknie. Ledwo jej się zmieściła do pyszczka, zobaczcie. No to jeszcze większe ziarno. I do wody. Jest troszkę ładniejsza podka właśnie na tą dużą kukurydzę. Jeszcze nie wiem jak duża ryba, ale chodzi całkiem fajnie. Nie, średniaczek, tylko po prostu waleczna. Zobaczcie, no tak wielkie ziarno, taka chuda dwudziesteczka. Wypychacz przy takim łowieniu absolutna podstawa. Schował się spławik, ale zaraz wyskoczył. Ach, i właśnie znika. Nie, nie daję rady. Jeszcze troszkę czasu minie, zanim będę w stanie pokazywać wam brania, ale już wiem, jak to zrobić. Po prostu potrzebuję trochę czasu, trochę funduszy. I na pewno na odcinkach letnich już będziecie widzieć, jak spławik się chowa podczas brań. Teraz niestety no, nie jestem w stanie wam tego pokazać. Jest troszkę większa płoteczka chyba. Tak jest. Nie jest to jeszcze potwór, ale już przyzwoita. Jak widzicie, duża kukurydza i płoć około 25 cm. Chudziutka, wytarta już. Brań cały czas sporo, natomiast przede wszystkim robię średniej wielkości, także na razie za wiele wam tutaj nie będę o nich opowiadał. Za każdym razem, jak będzie coś większego, to na pewno to zobaczycie. Ale póki co jest fajnie. No, jest fajnie. Nie mogę narzekać w żadnym wypadku. No nie ma co ukrywać. Jest tutaj tej płoci naprawdę sporo. Po prostu są tutaj bardzo różne rozmiary tej płoci. Od, myślę, ryb ponad 30 cm po płoteczki takie po 10, które też tą kukurydzę chętnie skubią. Specjalnie dodałem trochę robactwa, żeby ta drobniutka płoteczka się objadała nimi z dna i zajęła się zanętą, a niekoniecznie szukała grubej kukurydzy, no ale to oczywiście nie pomoże w 100% i zawsze jakieś tam te małe płoteczki też będą interesować się tym, co ma się na haczyku. Gdyby brały same duże, też by było nudno, także tak przynajmniej jest sporo różnych rzeczy. Piękne branie i siedzi. Sporo różnych rzeczy. Tak, już trochę emocji, to już zaczynam gadać głupoty, no ale właśnie to jest to, o czym mówiłem. Przed chwilą płotka 25 cm, teraz 12. Maleństwo. Ale bez problemu sobie poradziła z kukurydzą. Uciekaj. I kolejna fajna płoteczka. Znów bardzo chuda. Ale długa. Przyzwoita płoć. Przepiękne branie i kolejna ładna ryba. Nie wiem, czy nie jeszcze większa. Nie, po prostu waleczniejsza. I ta troszkę szersza. Też taka dobra 25. Przyzwoita. Pięknie podeszły. Branie typu mrugniesz, to przegapisz. Prosto z nadjeziorka, prosto z mojego ulubionego jeziora. Krótki live'ik, na którym siedzi w tym momencie masa osób i wszyscy witają się ze sobą na odcinku. Cześć, cześć, cześć. Dzięki ekipa, że wpadliście. Możecie w tym momencie napisać też, że namawiacie Karolinę na to, żeby zrobiła w końcu kartę wędkarską i zaczęła łowić z mężem. A nie, cholera jasna.
live na moim super profesjonalnym statywie właśnie dobiegł końca. Dzięki wielkiej ekipa, że wpadliście. Jeżeli chodzi o te live'y, no niestety one nie mają najlepszej jakości. Głównie wynika to z tego, że jest słaby zasięg na takich zbiornikach. To są wody położone bardzo nisko, wszędzie wokół gęste lasy. No i ten zasięg jest niestety dosyć słaby. To i tak się zmienia, z roku na rok jest coraz lepiej, ale no niestety jeszcze to nie wygląda tak, jakbym chciał, dlatego tych live'ów jest mało, ale od czasu do czasu na pewno będę próbował takie live'y dla Was zrobić. Tym bardziej, że za jakiś czas zmieniam telefon i może to również chociaż troszkę pomoże. Tak jak widzieliście na live'ie, początkowo te brania były całkiem spoko, teraz się troszkę uspokoiło. Co prawda dołowiłem po live'ie jeszcze dwie ładne płotki, no ale tych brań jest zdecydowanie mniej. Także zaraz donęcam, reszta mojej zanęty wpadnie do wody. Myślę, że około 5 takiej średniej wielkości kul. Mam nadzieję, że to znów pobudzi te ryby, przyjdą świeże płotki i znowu będzie trochę zabawy. Nie ma potworów na razie, ale są średnie i fajne płoteczki, fajnie walczące na takim zestawie. Także zabawa naprawdę spoko. Gdyby jeszcze nie ten wiatr, gdyby jeszcze nie to, że jest tak zimno, to już w ogóle byłoby idealnie. I już nęcimy. Ryby zanęcone. Tak jak widzicie, troszkę mnie przestawiło. Niestety, ale wyrywam je z kotwicy, mimo tego, że stoję idealnie w stronę fal, to ta łódka jest tak leciutka, że ona dalej jest przesuwana i pod górkę wciągana, no nawet przez tak niedużą falkę, no bo to nie jest jakiś mocny wiatr. Teraz prawie w ogóle nie wieje, ta fala się utrzymuje, bo fala jest wzdłuż jeziora, ale wcześniej wiało dosyć mocno i cały czas mnie powoli przesuwa. To są nieduże odległości, no ale trzeba o tym pamiętać. Także zaraz, w razie czego, zrobię minimalnie płycej, zanęciłem specjalnie troszkę dalej i mam nadzieję, że pojawią się kolejne ryby. No niestety, muszę się męczyć na razie na tej małej łódeczce. Dobra, fale coraz większe, brań coraz mniej, chociaż akurat teraz pawik zniknął pod wodą i jest jakaś tam średnia płoteczka, ale brań coraz mniej, fale coraz większe, coraz mniej przyjemności z łowienia, także zmieniam miejsce. Płyniemy dosłownie tutaj kawałek za tą wyspę. 2 minuty, jestem na nowym miejscu i tam spróbujemy powalczyć dalej. Płyniemy. Pierwsze bardzo, bardzo pojedyncze, ale pierwsze zielone trzcinki już są. Czy jeszcze moment i się zacznie. Ładnie, powoli dopływam. Tutaj wiatr też jest, troszkę wieje, bo zakręca jakby za tą wyspą, wieje w tą stronę, a tam daleko na otwartej wodzie wieje z kolei w lewo, także zupełnej ciszy tutaj nie ma, ale jest dużo, dużo przyjemniej, także tutaj za chwilę za rogiem sobie stanę przy samych trzcinkach i będę rzucał wzdłuż trzcin. Tutaj, w tych miejscach wszędzie są tarliska, płoci, także jeżeli jeszcze jakieś tutaj się kręcą, to na pewno powinny być brania, a zawsze w takich miejscach można trafić też naprawdę piękną płoć, no i piękną wzdręgę. Zobaczymy. Jestem już na miejscu, dosłownie 2 minuty podróży, a wygląda to wszystko, jakbym był na innym jeziorze. Dużo, dużo, dużo mniejszy wiatr. Trochę tutaj tylko się pokomplikowało podczas podróży, ale to moment rozplączę. Dużo mniejszy wiatr, także już jest zdecydowanie przyjemniej. A tak jak mówiłem, o to właśnie chodzi dzisiaj, żeby było przyjemnie, żeby było fajnie. Muszę tylko zmienić grunt, dlatego że będę łowił bliżej przy trzcinach. Co oznacza, że troszkę płytsze miejsce, ale nadal to będzie jakieś 2,5 metra, może nawet 3. I tak jak mówię, może się tutaj trafić przyzwoita wzdręga, może się tutaj trafić naprawdę ładna płoć, a może nic nie złowię. Nie jest to najważniejsze na świecie. Trochę już tej płotki dzisiaj złowiłem, także jest naprawdę fajnie. A teraz po prostu jeszcze pokorzystać chwilkę z tego słoneczka, bo tutaj bez wiatru, nawet przy tych 10-12 stopniach, jakie panują teraz wszędzie tutaj wokół, jest naprawdę fajnie. Parę brań chociaż jeszcze i dzień będzie zaliczony do udanych. Wrzucę zestaw do wody, żeby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu będę łowił.
pierwsze cztery kule lecą do wody. Troszkę blisko. Normalnie w czerwcu, w lipcu, przez całe wakacje, aż do późnej jesieni, w takich miejscach nie łowię płoci. Nie dlatego, że jej nie ma, po prostu jest tutaj taka ilość wzdręgi, że nie da się złowić tutaj praktycznie nic innego niż wzdręga. Oczywiście trafiają się czasami pojedyncze płoteczki, no ale to jest jedna na 50 wzdręg. Teraz tej wzdręgi jeszcze nie ma, także jest szansa na płocie, a tak jak mówię, tu wszędzie wokół mnie to są tarliska płoci. I te ryby wchodzą tutaj się wytrzeć, potem wypływają stąd i jeszcze na początku się trzymają. Mają tutaj trochę pokarmu, także naprawdę jest szansa na to, żeby dopaść tutaj piękną płoć. Naprawdę dużą rybę, ale tak jak mówię, dzisiaj się na to nie nastawiam. Dzisiaj jestem tutaj dla przyjemności, dla frajdy. A teraz w porównaniu, tak jak mówiłem, do tego, co działo się tam na otwartej wodzie, tutaj jest idealnie. Jest po prostu idealnie. Piękne branie i siedzi ryba, ale nieduża. Trochę przechwaliłem tą pogodę, bo zaczyna tutaj też wiać. Wywiewa mi pudełka słodki, ale mam nadzieję, że to tylko taki pojedynczy podmuch. O, ale nieprzyjemny jest ten wiatr. Nieprzyjemnie. O, już płynę. Także tego. Właśnie dlatego nie przepadam za łowieniem na białe robaki. No. Dusi. I siedzi. No, taka nie najmniejsza nawet. Piękne kolory mają teraz te płoteczki. Śliczne są. No niestety, ryby zupełnie odeszły, tak jak się spodziewałem, 20-30 minut jakiegoś tam żerowania. To, co było w pobliżu, to podeszło teraz, zanęta została wyjedzona i zabawa się skończyła. Pogoda, tak jak widać, no wygląda to na kamerze naprawdę przepięknie, ale jest mega zimno, także jestem zmarznięty, jestem piekielnie głodny, dlatego też wracam do domu. Złowiłem około 30-40 płotek i jak na otwarcie sezonu płotkowego jestem bardzo zadowolony. Na delikatnym zestawie mega frajda i o to właśnie chodzi. Słuchajcie, na sam koniec jeszcze kilka słów. To miejsce, w którym jestem w tym momencie, dziś dało może 10 płoteczek. 3 tygodnie temu w tym miejscu nie złowiłbym ani jednej ryby, a za 3 tygodnie w tym miejscu będzie tyle wzdręgi, tyle uklei, że nie da się złowić absolutnie nic innego. Chodzi o to, że zaczyna wiać. Chodzi o to, że to, co się dzieje pod wodą, zmienia się bardzo, bardzo mocno. Nie tak szybko, nie tak widowiskowo, jak to, co jest nad powierzchnią wody, ale również pod wodą zmienia się bardzo, bardzo dużo. Jednego dnia te płocie są na zimowiskach, bardzo, bardzo daleko. Za 3 tygodnie są w trzcinowiskach, trą się i biorą super na płciźnie, a za miesiąc będą zupełnie gdzieś w toni na otwartej wodzie pływać. Tak samo jest ze szczupakami, tak samo jest z okoniami, sandaczami i praktycznie każdą inną rybą. Także to, że jednego dnia połapaliście super w jakimś miejscu, to wcale nie znaczy, że za 3 tygodnie czy za 4 tygodnie znów w tym samym miejscu połapiecie super i odwrotnie. Jeżeli nie połapaliście w jakimś miejscu w ogóle, to wcale nie znaczy, że za miesiąc nie warto w to miejsce wrócić. Tak to już działa, że wszystko pod wodą się zmienia. I to, że miałem fatalny kwiecień, jeżeli chodzi o białoryb, absolutnie to rozumiałem i absolutnie wiedziałem, że tak będzie. I teraz w tych samych miejscach, które w kwietniu nie dawały ani brania, ja jadę w ciemno po przynajmniej 30-40 płoteczek. Rewelacji nie było, nie było wielkich płoci, ale niczego więcej się nie spodziewałem. Ja jestem mega zadowolony. Rozkręcamy powoli sezon. Kilka naprawdę fajnych filmów już mam dla Was przygotowanych. Kolejny odcinek ze Szwecji, mój występ na Kanal Gratis i występ Kanal Gratis na moim kanale to 26 maja, w połowie maja odcinek z Charlotte. Loty, podsumowanie, Predator Tour i wszędzie naprawdę fajne ryby. W zasadzie w tych 4 odcinkach, które wymieniłem, w każdym z tych odcinków będzie metrowy szczupak. Także tym miłym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Wracam do domu montować go dla Was, a już jutro lecę albo na tą wodę, albo na zupełnie nową, za szczupakiem i okoniem. Trzymajcie kciuki i dzięki wielkie raz jeszcze. Do zobaczenia.